Dzisiaj z nami Michał Baryła z teamu szosowego Fabryka Rowerów Trek. Michał, to twoja madonka. Tak, jeszcze moja. Jeszcze twoja. Jak się na niej jeździło? Rewelacyjnie. Rower między moimi nogami przez 2 lata użytkowany. Dość intensywnie, natomiast... Dość? Skromny. Naprawdę mnóstwo miłych wspomnień na tym rowerze. Kilka fajnych wyników na nim też zrobiłem. Szczerze mogę polecić każdemu ten oto sprzęt. No to polecasz ten, a tutaj dzisiaj Czarek składa ci nowy. Czemu? No jest możliwość delikatnej poprawy. No ten rower wizualnie bardzo mi się podoba. Stąd też decyzja. Niestety nie miałem jeszcze możliwości przetestować w boju tego roweru. Po pierwszych kilku jazdach wtedy będę mógł powiedzieć coś więcej, natomiast na chwilę obecną ten rower wygląda przekozacko. I kilogram mniej. No i kilogram mniej. Natomiast ten rower niby ma delikatną nadwagę, natomiast śmiało mogę powiedzieć, że do jazdy po górach też się sprawdza. No kilka dobrych wyników też zrobiłem na górskich szosowych mistrzostwach polskich na tej ciężkiej małce. Także ten będzie jeszcze szybszy, mam nadzieję. Tak. Czarek, tutaj jakieś preferencje? Wiesz, kto będzie na nim jeździł? Wiem, znam Michała. Nie wiem, na wyścigu to jechaliśmy. No i wiem, że Robert dostanie ostro po tytuł. Ale robisz jakieś specjalne coś inaczej składasz? Jak wiesz, że masz do czynienia z zawodnikiem, amatorem? Wiesz co, nie no. Każdemu staramy się złożyć rower najlepiej, jak potrafimy, zgodnie z wszystkimi fizycznymi. Tutaj póki co no to tylko wysokość mostka, przycięcie rury sterowej, tak żeby pozycja Michała była tak jak było ustawione na bike pickingu. A resztę to jeszcze z Michałem będę tutaj konsultował. Wiem, że Michał chce zmienić tarczę z 52 na 54. No bo to jest koni, 52 to nic. I pomiar mocy jeszcze. Tak, jeszcze to będzie pomiar mocy. Dokładnie. No głównym też jeśli chodzi o napęd, przesiadka ze SRAM-a AXS-a bezprzewodowego. Tu mamy elektroniczną grupę V-Race'a 12-rzędową. No nie ma miernika mocy, będzie założone na dniach. Jeśli chodzi o fitting i takie dokładne ustawienie, to z Michałem, naszym fizjoterapeutą, będziemy się konsultować, żeby co do milimetra moja pozycja była optymalnie ustawiona na tym rowerze. Czyli co, Michał, po pierwszych jazdach za 2 tygodnie Cię zapraszam, żebyś powiedział, jaka jest różnica między starą a nową madonką. Tak jest. Okej. Także zapraszamy Was do nas. Dzięki.